O co się modlić w wielkim mieście? O więcej, mniej czy tyle samo? O ciszę, spokój, o tożsamość, o to by nocą sfrunął anioł i wszystko wytłumaczył wreszcie. Lecz w naszym mieście tylko ptacy i choć skrzydlaci, nie prorocy, i tylko pośród cichej nocy gwiazd na ciemnej nocy tacy. O co się modlić w wielkim mieście, gdy święci święcą inne święta lub na gościnnych są występach, samotność depcze nam po piętach. Czy to się kiedyś skończy wreszcie, więc obok kogo zasnąć w nocy, gdy własne myśli złym kompanem, kogo powitać chłodnym ranem i komu spojrzeć prosto w oczy? O co się modlić w wielkim mieście? O więcej, mniej czy tyle samo? O ciszę, spokój, o tożsamość, o to by nocą sfrunął wreszcie. Panowie ptacy, którzy w niebem konszachty macie, niepojęte zabierzcie kilka naszych marzeń w rejony trochę bardziej święte. Zabierzcie kilka naszych marzeń, panowie ptacy, którzy z niebem konszachty macie niepojęte. A my was nakarmimy chlebem. W 1890 roku urodził się jeden z największych polskich poetów. W 2009 roku było 200-lecie jego urodzin. Obecnie mamy 205 rok od czasu narodzin największego wieszcza. Trochę wprowadziliśmy się w te klimaty. Jest tu tyle ciekawych osób, które nas dzisiaj zaszczyciły. Widzę Wowę Brodeckiego, znany aktor. A dzisiaj będzie niespodzianka. Oksana w języku ukraińskim przeczyta nam fragment z poematu Beniowski oraz fragment z innego dzieła opisujący stałą nostalgię, pamięć o Krzemieńcu. Ja mam szczęście, że mam mamę, ziemia ukraińska, a ojciec to Kraków i mam szansę w ukraińskim języku jako Polka przeczytać słowackiego.
Під оком пам'яті чудове рідне місто лежить під горами виблизько і грає. З долини вежами, мов золоте намисто, чарівне, як вночі вінками вікон сяє. Як сонце вкази домів перлини білі, що перенизані смарагдами садами. По вуличках згори, як стихне за метілі, там ручаї летять увільнені льодами. Там є гора крута, котра зоветься Бона. Над містом тіні її панує, мов корона. Похмурий замок там, близька руїна зрима, приймає безліч форм, залежно від погоди. Вдень дивиться стрільниць блакитними очима, вночі нагадує корону та клейноди. Proszę Państwa, Krystyna Mann-Lee. A wychodzę z piwnicy pod baranami, bardzo się śpieszę, niosę teczkę za kim? Za Mietkiem Święcickim. No więc przedstawił mi dziewczynę, to jest nasza wokalistka, wspaniała dziewczyna. Zdążyłem jej tylko dać wizytówkę. Chcieliśmy powitać Agnieszkę Grochowicz. Wspaniała dziewczyna. Przemijać w rytmie walca, kiedy wokoło wielki bal. Jak pięknie być częścią tego tańca, co sięga w wieczną dal. Panny gotowe w sukniach na miarę, szytych pod wzrost i pod los, wirują pod rękę z karnawałem, nie wiedząc, że idzie post. Chłopcy się w ciszy zbroją do tańca, niejedną twarz zdobi strach. Matki im wróżą z kropel różańca, by poszczęściło się im w snach.
Jak pięknie przemijać mimowolnie, nieważne czy chcesz, czy nie, to i tak dzieje się, więc spokojnie możesz zapomnieć się. Poprzedni, następny, kto nie chce, kto chętny, nie pyta nikt. Kto poszedł, kto przyszedł, kto zapadł się w ciszę, kogo pokonał świt. Jak pięknie przemijać, mój kochany, kiedy w ramionach trzymasz mnie. Z każdą sekundą w przeszłość odpływamy od świata, oddalamy się. Jak pięknie tańczyć, kiedy rytm wyznacza sypiący w klepsy drze się piach. Ten boski podstęp łatwo się wybacza, wiara ma czasem gorzki smak. Jak pięknie tańczyć z czasem, a nie walczyć, tyle już innych wojen trwa. Ni mniej, ni więcej, tyle musi starczyć, ile nam kroków tamten dał. Poprzedni, następny, kto nie chce, kto chętny, nie pyta nikt. Kto poszedł, kto przyszedł, kto zapadł się w ciszę, kogo pokonał świt. Poprzedni, następny, kto nie chce, kto chętny, nie pyta nikt. Kto poszedł, kto przyszedł, kto zapadł się w ciszę, kogo pokonał świt. Mamy najznamienitszą osobę tutaj. Oczywiście pierwsza to jest małżonka pana Wojciecha Noworolskiego. Ale pan Wojciech Noworolski, który użyczył nam tego pełnego tajemnic, zaczarowanego miejsca, brawa dla niego. Dobry wieczór państwu. Chciałbym opowiedzieć państwu historię Noworolskiego w sukiennicach, która była dosyć burzliwa i ciekawa. I zacznę od tego, że cukiernia w tym miejscu już była od 1880 roku, czyli zaraz po remoncie sukiennic przez Prylińskiego. Była tutaj cukiernia Remana i Heinricha. Potem historia się toczyła dosyć burzliwie. Ten lokal przechodził z rąk do rąk. I w 1910 roku przyszedł tutaj mój pradziadek Jan Noworolski, który był cukiernikiem bardzo znanym, ale we Lwowie. Miał tam dwie cukiernie i jedną cukiernię w Stanisławowie. I po śmierci swojej żony, czyli mojej prababki, postanowił zlikwidować interesy na wschodzie i przenieść się z całą rodziną do Krakowa. I szukał miejsca dobrego do otwarcia interesu. Chciał kupić jamę Michalikową, ale zobaczył, że ten lokal w sukiennicach jest podupadły. Wtedy należał do niejakiego Adama Kondolewicza i postanowił wejść z nim w spółkę, która zresztą dosyć szybko się rozpadła. I już w 1912 roku otworzył pod własnym szyldem, natomiast od 1910 prowadzili wspólnie. To był wtedy praktycznie jedyny lokal w rynku. Wszyscy tu przychodzili, wszyscy tu się spotykali i było bardzo sympatycznie aż do wojny. Kiedy to w 1940 roku lokal został przejęty przez Niemców. Niemcy zrobili tutaj restaurację, ale mój pradziadek był tak poważany, że Niemcy nie wyrzucili go tak brutalnie, tylko podpisano z nim umowę najmu i Niemcy płacili przez całą wojnę jedną markę miesięcznie czynszu. Natomiast całą restaurację przejęli, tu był inny dyrektor, który zrobił remont i do 1945 roku prowadzili Niemcy, natomiast jak już widać było, że Niemcy odchodzą, to kontaktował się z całą załogą przedwojenną i po prostu zrobili tutaj najazd tego lokalu, wkroczyli razem z byłymi kelnerami i pracownikami i Niemców po prostu stąd wyrzucono. I mój pradziadek razem z ludźmi tutaj przez kilka dni
nocowali, koczowali, żeby sowieckie wojska, które przechodziły przez Kraków, nie splądrowały lokalu. No i dzięki temu udało się zachować go w dobrej kondycji. Niestety nie nacieszył się zbyt długo, bo w 1948 roku komuniści go wysiutali stąd bez żadnej estymy. I aż do 1991 roku lokal był państwowy i po ustrojowych przekształceniach Rada Miasta Krakowa postanowiła w 1991 roku przekazać go z powrotem naszej rodzinie. I jeszcze mój dziadek, który tuż po wojnie prowadził tutaj sukiennicę, jeszcze 3 lata się cieszył nim i od tego czasu ja jestem i jakoś próbujemy ten lokal utrzymywać w dobrej kondycji, ponieważ to nie jest takie proste, ponieważ to jest jeden wielki zabytek. My jesteśmy takim samym muzeum jak Muzeum na Górze i jesteśmy wpisani do rejestru zabytków, wszystkie meble, wszystkie bazerie, ściany, te polichromie, to wszystko wpisane do rejestru, trzeba o to dbać i trzeba to konserwować co jakiś czas. Bardzo dziękuję. Prosimy panią Marię Szczepańską. Słowacki wiódł życie, jak większość polskich poetów tamtego okresu, prawie że tułacza, ale zawsze wspominał swój rodzinny Krzemieniec, w którym się urodził, tam byli jego rodzice, i tam do 2 roku życia spędzał swój czas. Potem razem z rodzicami przenieśli się do Wilna. Znowu wrócił do Krzemieńca. Poprosiłem Oksanę, żeby nam przeczytała część tłumaczenia w języku ukraińskim, wyjątek z Beniowskiego. Боже, відчутне такий в Україні, в блакитних полях, де жарливо душі, коли пролітають через рівнини, зімнами вітру, крізь спеку дощі, пил там з татарської крові від глини, в попелі золото сонячне плине, губиться в небо, злітаючи дивне, оком кривавим на чорнім щиті. Чи фортепіано засяде солістка, шопеністка,
Krystyna Mandli-Szczepańska. Prosimy panią Krystynę.